narracja, która jest w systemie ochrony zdrowia komunikowana, to jest zwrócenie uwagi na ważność pacjenta. Ten pacjocentryzm jest komunikowany w przestrzeni publicznej dość mocno. Proszę powiedzieć, czy z punktu widzenia Rzecznika Praw Pacjenta daje się zauważyć zmiany, które już w tym kierunku zachodzą? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, pewnie trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pierwsze pytanie, czym jest pacjentocentryzm. Ja rozumiem pacjentocentryzm w dwóch aspektach. Po pierwsze, relacja pacjent-system ochrony zdrowia. Po drugie, relacja pacjent-uczestnicy systemu ochrony zdrowia, a głównie relacje pacjent-placówki i pacjent-personel medyczny. Jeśli chodzi o relację pacjent-system ochrony zdrowia, to mam tu na myśli, kiedy mówimy o pacjentocentryzmie, taką sytuację, kiedy różnego rodzaju rozwiązania poprawiające system ochrony zdrowia, zmieniające system ochrony zdrowia są konsultowane z pacjentami, a głównie ze środowiskiem pacjenckim, z przedstawicielami Rzecznika Praw Pacjenta, z Rzecznikiem Praw Pacjenta i oczywiście z organizacjami pacjentów. I tu wiele się wydarzyło na przestrzeni ostatnich lat. Rada Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, Rada Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia i projekty tych najważniejszych ustaw są konsultowane, jest debata, są rozmowy, są uwzględniane również propozycje ze strony organizacji przedstawicieli pacjentów. Drugi etap tej relacji to kwestia umożliwienia pacjentom współdecydowania, czyli zapraszania pacjentów, przedstawicieli organizacji pacjenckich do różnego rodzaju ciał doradczych czy ciał, które podejmują różnego rodzaju decyzje. I te działania również są podejmowane. Przedstawiciel organizacji pacjentów w Radzie Krajowej Sieci Onkologicznej, Naczelna Komisja Bioetyczna, Komisje Odwoławcze. To wszystko się dzieje. Chciałoby się, aby ta dobra dyskusja, dobry klimat był podtrzymany i w każdym aspekcie, kiedy są dokonywane zmiany, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia i każda instytucja w systemie ochrony zdrowia miała na uwadze to, że te zmiany powinny być konsultowane z przedstawicielami, z organizacjami pacjenckimi. A drugi element to poprawa tych relacji na styku pacjent, placówka, pacjent, personel medyczny. Tutaj jest wiele do zrobienia jeszcze. Tu jest kwestia i umiejętności nauczenia się kompetencji miękkich przez personel medyczny w ramach standardów nauczania. To jest kwestia poprawy zarządzania danymi placówkami w wielu elementach i spojrzenie przez dyrektora danej placówki, co się dzieje u niego w placówce już na samym dole, w rejestracji, w tym jak są zapraszani pacjenci na badania, jak jest zorganizowany proces udzielania świadczeń zdrowotnych i tak dalej, i tak dalej. Więc tu my również prowadzimy projekt chociażby związany ze współpracą z pełnomocnikami do spraw praw pacjenta, czy projekt edukacyjny. Mówiąc o prawach pacjenta, nie sposób nie zauważyć dyskusji, która w ostatnim czasie przetoczyła się przez media, a dotyczyła tworzenia listy z takich schorzeń niepełnosprawności, które pozwalałyby na jednokrotne orzeczenie o niepełnosprawności pacjenta, czyli ten pacjent nie musiałby wracać do orzecznika, żeby jakby po raz kolejny przedłużyć mu tą niepełnosprawność, czy to orzeczenie o niepełnosprawności. Proszę powiedzieć, jakie jest stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta w tym obszarze? Ja myślę, że to jest ważna, bardzo ważna kwestia, taka bardzo ważna społecznie do rozwiązania. My spotykając się z organizacjami pacjentów, z przedstawicielami, z samymi pacjentami, niejednokrotnie słyszymy, jak to jest możliwe, dlaczego tak się dzieje, że skoro moje dziecko, czy ja sam osobiście mam chorobę, która wiemy o tym, że nigdy ten stan chorobowy nie ulegnie poprawie, że ta choroba już będzie z nami do końca życia i właśnie powoduje niepełnosprawność, dlaczego co jakiś czas ja czy moje dziecko, mój najbliższy musi stawiać na komisji po to, żeby przedłużać te decyzje o orzeczeniu stopniu niepełnosprawności. To jest bardzo ważny temat i bardzo potrzebny, żebyśmy sobie właśnie jasno określili, które przepadłości chorobowe, które choroby powodują, że na pewno pacjent nigdy nie zostanie wyleczony, a dana choroba odpowiada danemu stopniowi niepełnosprawności, po to, aby właśnie nie dochodziło do takich sytuacji, że pacjent z określoną jednostką chorobową musi co 3 lata, czy co 2, czy co 5 lat stawiać się ponownie na komisję orzeczniczą.